od dzieciństwa interesował się organami, chciał koniecznie na nich grać. Z tym instrumentem, jakby można powiedzieć, wiązałem swoją przyszłość, marzyłem o tym, aby grać tutaj w tym kościele. To tutaj kształtowała się jego dusza artystyczna, ten potencjał, ta moc. My, słuchając jego gry, stwierdziliśmy, że nie znamy tego instrumentu. Nie wiedzieliśmy, że on ma takie możliwości. W małym Rafale drzemie taki wielki i wspaniały duch i taki skarb, tak powiem, który później okazał się takim wspaniałym skarbem. Można powiedzieć, że pierwszy kontakt z muzyką właśnie był związany z tym instrumentem, z organami. Ja bardzo chciałem zostać organistą i to właśnie w tym kościele. I obserwowałem, pamiętam, organistę, który grał na tych wszystkich nabożeństwach. I jakby tą moją przyszłość wiązałem właśnie z tym określonym instrumentem, z tym określonym miejscem, określonym kościołem. No później oczywiście przyszedł czas nauki gry na fortepianie i to jednak spowodowało, że to fortepian pojawił się na pierwszym miejscu. Kiedy ten młody człowiek siadał do organów, to widać było wielkie skupienie w jego podejściu do wykonywanej muzyki. I ta wewnętrzna taka harmonia była widoczna też w jego wykonaniu i to charakteryzowało się tym, że olbrzymie skupienie, no i taka głębia takiego, bym powiedział, mistycznego, duchowego czy metafizycznego nawet przeżywania tych dźwięków, no charakterystyczna tylko dla nielicznych ludzi.